ludzi poza granicami własnego kraju i to w świetle prawa, obowiązującego prawa. Bo ja przypomnę, że w 2006 roku taką ustawę uchwalono. No, pan mówi o kilku dekadach przerwy, a może jest tak, że tego typu rzeczy, no jakbyśmy tego nie potępiali, tak naprawdę są czymś normalnym w świecie, że rządy eliminują swoich politycznych przeciwników. No, jak gdyby różnica polega na tym, że my przeważnie o tego typu sytuacjach nie wiemy, bo one są zrobione tak dobrze, tak precyzyjnie, w tak sprytny sposób, że po prostu nie przecieka to do opinii publicznej, albo po prostu wygląda to na przypadkowy, naturalny zgon. Znaczy powiem tak, często też zadawano